Witajcie. Dzisiejszy film jest o buraku, wciąż jeszcze zbyt mało docenianym i wykorzystywanym w codziennych posiłkach. A szkoda, bo burak to warzywo super zdrowe i super smaczne. Zacznijmy od tego, co taki burak ma w sobie i na co działa. Znajdziemy w nim witaminy A, B, C, kwas foliowy, żelazo, potas, magnez, rubid, cez, wapń, kobalt, mangan, błonnik oraz betaminy. Jest to substancja regulująca pracę wątroby i woreczka żółciowego. Sporo, prawda? Ale to jeszcze nie koniec. Burak zawiera bor, wpływający na popęd seksualny, a więc jest naturalnym afrodyzjakiem. Oczyszcza organizm z toksyn, obniża poziom cholesterolu, poprawia humor, podobnie jak czekolada. Pomaga w zasypianiu. Pomaga też w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Usuwa zgagę, przyspiesza przemianę materii, wzmacnia odporność, poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci. Dobrze wpływa na wzrok, bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek, chroni przed przeziębieniem i grypą. Zjadanie dużej ilości buraków w połączeniu z aktywnością fizyczną stymuluje rozwój masy mięśniowej i poprawia wydolność organizmu. Pamiętajmy, że w buraku oprócz korzenia jadalne są również liście, które mają lekko słodkawy smak. Możemy z powodzeniem dodawać je do sałatek, nawet w zamian liści popularnej zielonej sałaty. Buraka najzdrowiej jest jeść na surowo, bo tylko w takiej formie dostarczy nam wszystkich swoich zdrowotnych właściwości. Im bardziej przetworzony, tym mniej walorów prozdrowotnych zawiera. Z buraków możemy przygotowywać sałatki, zupy, marynaty, soki, koktajle. 100 gram buraka to jedynie 40 kalorii. Moi drodzy, zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!